sesją z autystą wyjaśni, do kogo dzwonić, w jakiej formie to zgłaszać i w jakiej formie kontrolować. Bo pan wójt stwierdził, że to dobrze, żeby nie blokować, nie wydłużać czasu, na jakie by było dzwonić bezpośrednio do wykonawcy, czyli do pana Kaczyńskiego. Ale również musi być to kontrolowane, jak pan Beciński, Gorin, Rok i tak dalej. Pan wójt państwu wszystko. Jeszcze na razie chwilę, za tydzień nie będzie padało na pewno. Także państwo taką informację dostaniecie. Będzie padało? Nie wiem. Bo to nie chodzi, wie pan, państwo, tylko o robotę, ale również o to, ile rzeczywiście wyznaczyłem. Przystępujemy do wznawianych obrad trzeciej sesji Rady Gminy Sańsku. Przystępujemy do podjęcia uchwał, pierwsza uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego. Czy pani skarbnik w tej sprawie mogłaby kilka słów powiedzieć? Państwo radni wiedzą, co chodzi, natomiast są goście zaproszeni, są zapisi. Pani skarbnik będzie uprzejma przedstawić propozycję ministerstwa, propozycje nasze. Panie przewodniczący, państwo radni, panie wójcie. Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta do celu podatku rolnego. Projekt tej uchwały miała na kwotę 50 zł za decytonę. Stawka, jaka była ogłoszona w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wynosi 54,36 groszy za jedną decytonę. Przypomnę państwu tylko, że wpływ do budżetu z podatku rolnego do gminy wynosi planowany wpływ 904 tysiące na 2019 rok. Gmina otrzymała opinię z Mazowieckiej Izby, pozytywną opinię z Mazowieckiej Izby Rolniczej w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do kwoty 50 zł. Przypomnę tylko, że ta stawka nie zmienia się już prawie od 2014 roku, 2013. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, sytuacja jest rzecz jasna, tak jak pani skarbnik mówi, proponowana przez ministerstwo cena zostanie przez Radę Gminy pewnie za chwilę obniżona do 50 zł, mając na uwadze również no, sytuację z suszą, z innymi rzeczami, które nas czekają. Proszę bardzo, tylko że są inne propozycje ze strony państwa radnych. Nie widzę. Proszę państwa, przystępuję do odczytania uchwały i będziemy za chwilę głosować. Pani tam przygotuje te przyrządy. Uchwała Rady Gminy Sońsk w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celu wymiaru podatku rolnego. Na podstawie artykułu prawny Rada Gminy ustala, co następuje. Obniża się cenę skupu żyta do celu wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 z kwoty 54,36 zł za jeden kwintal. To jest to samo, co pani skarbnik mówiła, do kwoty 50 zł. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Czy możemy przystąpić, pani Aniu, do głosowania, czy jeszcze chwilkę? Możemy? Bardzo proszę, głosujemy uchwałę w sprawie obniżenia ceny żyta do podatku. Proszę państwa, uchwała przeszła jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do projektu drugiej uchwały. 15 za i 50 zł, jak państwo napisze. W sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Proszę państwa, chodzi o tak zwaną uchwałę śmieciową. Czy ze strony Urzędu Gminy głos zabierze pan wójt, pani skarbnik czy pani sekretarz? Bardzo proszę o zreferowanie, panie wójcie.
Szanowni Państwo, Państwo Radni, Państwo Sołtys. Myślę, że to najtrudniejsza uchwała na pewno w tym roku, na pewno jedna z trudniejszych. Szanowni Państwo, sytuacja w kraju w przypadku odbioru odpadów jest bardzo zła. Państwo na pewno słyszycie już nie od dzisiaj, że stawki rosną. Rosną w całej Polsce, rosną w naszym powiecie. Przykład to ostatni miasta Ciechanowa, który przy własnym przedsiębiorstwie musiał drastycznie podnieść te stawki, pomimo tego, że no, w każdej chwili jakby mogliby się ratować, posiłkować. U nas, Szanowni Państwo, został ogłoszony przetarg. Zgłosiła się jedna firma, firma BUYS, która już od lat tutaj obsługuje naszą gminę. Póki co żadna inna firma się do nas nie zgłosiła. Stawki zaproponowane, czy obsługa całoroczna naszej gminy to 1 404 000 zł brutto. Wzrost bardzo duży, bo bodajże ostatnio mieliśmy około 800 000, tak, ten rok 2018 na 19 404 000. To, Szanowni Państwo, jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast tutaj trzeba troszeczkę szerzej jakby o tym powiedzieć i wyjaśnić Państwu, z czego to się bierze. Drastycznie wzrosły opłaty składowiskowe. O tym Państwo słyszeliście od dawna, oglądaliście w telewizji, płonęły wysypiska odpadów. To było spowodowane właśnie podniesieniem tak drastycznie cen opłat składowiskowych. Dzisiaj już nawet mniej mówi się o tym, że wcześniejsze lata to było ciągle paliwo i tak dalej, paliwo i paliwo. Dzisiaj o tym paliwie to już tak naprawdę nikt nie pamięta i to nie wynika z tych wzrostu stawek paliwa, to jest jakby najmniejszy problem. Opłata składowiskowa i brak regionalnego planu gospodarki odpadami na Mazowszu, gdzie ministerstwo no, boksuje się z samorządem województwa mazowieckiego, nie godząc się na uchwalenie tego planu, skutkuje niestety tym, że składowiska, opłata składowiskowa jest bardzo wysoka, ograniczone są te ilości. Zdarza się tak, że no, za chwilę może nie być gdzie składowisko składować tych odpadów. I tu będzie, Szanowni Państwo, jeżeli nic się nie zmieni w temacie przepisów i legislacji, naprawdę będzie olbrzymi problem. Słychać, że też się dowiedziałem, firmy wypowiadają umowy gminom. Więc co to znaczy? Gmina zostaje bez odbioru odpadów, no bo firmy nie mają gdzie jakby tego składować. Tutaj taka informacja też do mnie dociera. No, zobaczymy, daj Boże, żeby nic się nie wydarzyło, ale gdzieś trzeba mieć tyle głowy, że firma u nas może w przyszłym roku, jeżeli nie zmieniłyby się przepisy, też wypowiedzieć taką umowę. To byłoby katastrofą dla nas, bo zostalibyśmy bez odbioru odpadów. To samo działoby się w przypadku, jeżeli wspólnie z Radą byśmy nie podjęli dzisiaj uchwały o tych stawkach, to też zostalibyśmy po prostu ze śmieciami bez żadnego odbioru. I stąd, drodzy Państwo, są tak drastyczne te podwyżki. My jako gmina niestety nic nie możemy tutaj wielkiego zdziałać. Nie możemy póki co sami się tym zajmować. Na przyszłość będziemy tutaj różne warianty rozważali i próbowali do tej gospodarki śmieciowej trochę podejść inaczej. Dzisiaj te stawki proponowane, Szanowni Państwo, myśmy tutaj z urzędem przedstawili też radnym dużo wcześniej ten problem. Zapoznaliśmy z problemem tych stawek, które zgodnie z przepisami, gdzie gmina nie powinna dokładać do śmieci, to my jako mieszkańcy mamy sfinansować gospodarkę śmieciową, powinno się to bilansować. Stąd stawki, jakie urzędowo wyszły od nas, to 16 zł za śmieci segregowane i 38 zł za śmieci niesegregowane. Przy takiej stawce na dzień dzisiejszy się bilansujemy. Co będzie później, to trudno powiedzieć, też patrząc na różne aspekty zaległości, za odpady, których jest prawie 65 tysięcy, kwestie tego, czy ktoś zmieni deklarację, czy nie. Szanowni Państwo, tutaj
wypracowaliśmy, mam nadzieję, dla Państwa takie dobre rozwiązanie. Radni wczoraj podjęli się tego zadania i propozycje tutaj będą padały 14 zł za śmieci segregowane i 38 za zmieszane. Drodzy Państwo, przy tym wariancie my jako gmina dołożymy, tak szacujemy, bo trzeba przyjąć wszystkie szacunki w skali roku, przynajmniej 200 tysięcy złotych, zakładając różne opcje i warianty. Jeżeli by się zdarzyła sytuacja, że jeszcze przejdą nam osoby i zmienią deklarację na śmieci segregowane, jako gmina dołożymy ponad 300 tysięcy złotych. Więc Szanowni Państwo, no tutaj staramy się Państwu pomóc nam wszystkim radni, no podejmując taką decyzję, no wykazują się tutaj rzeczywiście no dużą dozą chęci tego wsparcia nam mieszkańcom. Dlatego, że no trzeba to z czegoś pokryć i są to środki budżetowe. Więc rzeczywiście dla Państwa będzie to jakby tutaj realna pomoc i wsparcie. My jako Urząd i Rada Budżet no, dołożymy do tego, krótko mówiąc. Inaczej się po prostu nie da. Padają zapytania, żeby unieważnić przetarg, ogłosić przetarg na pół roku i tak dalej, i tak dalej. Szanowni Państwo, jest po prostu na to za późno. Od wielu miesięcy żeśmy prosili, żeby przetargi na te śmieci były ogłaszane wcześniej, żebyśmy mieli możliwości ewentualnie unieważnienia przetargów, ogłaszania ponownie przetargów. Dzisiaj przy takiej stawce przekraczamy, to już mówi o tym ustawa Prawo Zamówień Publicznych, progi, wchodzimy w Europejski Dziennik Zamówień. I teraz, Szanowni Państwo, unieważniając ten przetarg, musielibyśmy ogłosić równocześnie nowy przetarg w Europejskim Dzienniku, co wiąże się z bardzo długim okresem oczekiwania i skutkować by mogło tym, żebyśmy zostali bez odbioru śmieci przez przynajmniej 2 miesiące w 2019, a nawet i 3 miesiące, licząc czas podpisania umowy, zanim oczywiście firma by się podjęła działań i tak dalej, więc moglibyśmy zostać przez 3 miesiące bez odbiorów. No na to jako my tutaj, Urząd Gminy Wójt, no nie możemy sobie pozwolić, bo jest to zbyt ryzykowne zadanie dla nas. Szanowni Państwo, tutaj propozycje, tak jak mówiłem, padały, żeby ogłosić na pół roku. Moglibyśmy ogłosić na pół roku, wtedy część tych rzeczy ominiemy, natomiast stawka zostanie tylko pomniejszona o połowę. Dzieląc to na liczbę osób, dalej te stawki nam zostaną takie same. Tak jakbyśmy ogłosili przetarg na 1 miesiąc. Zapłacimy taką stawkę miesięcznie. Tutaj nic nam to po prostu nie zmieni. Robienie czegoś takiego. Niestety no, musimy przy tym pozostać. Pytanie tutaj było też wczoraj, co by było, gdyby no, poprzednia władza ogłosiła wcześniej. No, byłaby ta możliwość właśnie unieważniania ewentualnego przetargu. Też trzeba przypomnieć o tym, że otwarcie przetargu no, z racji wyborów i tak dalej było zupełnie niepotrzebnie przeciągane przez 3 tygodnie. To jest kolejna kwestia, o której mogliśmy przynajmniej rozmawiać. No, tego się już dzisiaj się nie da zrobić. Szanowni Państwo, kolejna kwestia. Zrobiłem co mogłem, gdzie mogłem, to pojechałem. I w Warszawie, i w Ciechanowie, żeby nam tutaj no, pomogli. No, z planem niestety trzeba będzie poczekać. Natomiast rozmawiam też z panem prezesem, spotkałem się 2 razy i go po prostu proszę. O to, co mogę, to proszę. Pan prezes zgodził się w ramach tej stawki, pomimo że w przetargu nie było takiego zapisu i poprzedni przetarg formułowany jeszcze za poprzedniej kadencji nie zawierał zapisów podwójnego odbierania odpadów segregowanych. No, wyprosiłem u pana prezesa, że w ramach tego przetargu podpiszemy aneks przy umowie, śmieci będą odbierane przez cały rok 2 razy w miesiącu śmieci segregowane. To jest, drodzy Państwo, przy tym wszystkim i przy tych wysokich stawkach mam nadzieję, że chociaż taka drobna rekompensata będzie mieszkańców, będzie Państwa zadowalała. Rzeczywiście zwiększenie tej częstotliwości
na pewno powinno się przyczynić do tego, że te śmieci będą lepiej upłynniane z naszych posesji. Nad tym też będziemy pracowali, nad tym będziemy to cały czas monitorowali, żeby to dużo lepiej szło. Drodzy Państwo, też wiadomą kwestią jest, że jest to prywatna firma. Ona nie tak jak przedsiębiorstwo jakiegoś miasta, jak jest to Ciechanów, no, dba o swoje interesy, bo im nikt nie dołoży. Natomiast różne warianty przyjmowaliśmy, rozmawialiśmy. Nawet gdybyśmy cokolwiek zrobili, byłoby to takie czysto, no czysto może trochę polityczne, bo parę groszy by dało się zejść, natomiast przy tym wszystkim stawka by zupełnie się praktycznie nie zmieniła. Byłyby to grosze. Byłoby to kilkanaście groszy na osobę. Więc tutaj po prostu tego nie robimy. Uważam, że to, co udało się wypracować, na co Pan Prezes się zgodził, te podwójne odbieranie odpadów segregowane przez dwa razy przez rok, dwa razy w każdym miesiącu przez cały rok, powinno się to przyjąć i powinno to działać lepiej. Drodzy Państwo, sytuacja jest naprawdę trudna. My to rozumiemy, rozumie to Rada Gminy, rozumiem to ja. No, nikt z nas nie chce za te śmieci zapłacić więcej. To jest sprawa oczywista. Ale tak jak się dzieje z energią, gdzie dostaniemy rachunki o 30% wyższe, tak jak jest z paliwem, tak jak będzie od przyszłego roku z żywnością i ze wszystkimi artykułami, bo wszystko wiąże się z energią i z paliwem, to wszystko pójdzie znacząco w górę, na to po prostu wpływu nie mamy. I nic nie zrobimy. Za chwilę chleb będzie po 2,50 najtańszy, nie po 2 złote. Za chwilę pójdzie wszystko w górę. Tutaj, drodzy Państwo, więcej naprawdę zrobić się nie da. My jako gmina, tak jak mówiłem od początku, jesteśmy taką stroną tylko, rozliczamy te pieniądze i przekazujemy firmie zewnętrznej. Z tego złotówki nie mamy, podkreślam raz jeszcze, przyjmując stawki, które proponuje Rada Gminy, dokładamy z budżetu gminy, dokładamy do nas wszystkich, dokładamy do naszych budżetów domowych. To jest realna pomoc dla Państwa. Proszę Państwa o zrozumienie. Ja ze swojej strony to, co obserwuję, i proszę, żebyśmy ten chyba 2019 rok przetrwali. Ja wierzę głęboko, że tutaj ministerstwo, które już ten problem jest tak bardzo nagłaśniane, że tutaj te kroki zostaną podjęte i w końcu ten regionalny program zostanie uchwalony i ministerstwo tutaj zmieni do tego podejście. To, co się dzieje, słyszycie Państwo, no Warszawa za chwilę też może zostać bez odbioru śmieci. Podwarszawskie gminy, tak jak Legionowo, Jabłonna bodajże, też póki co tam chyba były wypowiedziane umowy. Też jest problem ze śmieciami. W innych gminach to też warto zaznaczyć, proszę Państwa, bo pytamy, dzwonimy, jak jest w innych gminach. Na dzień dzisiejszy w innych gminach jest niżej, natomiast w innych gminach, to potwierdzi Pan Przewodniczący, podpisują aneksy do obowiązujących stawek i pomimo, że mają umowę do czerwca, załóżmy 2019 roku, od stycznia wchodzi im nowa, wyższa stawka zgodnie z aneksem. Takie są uwarunkowania umów, które są niezależne od wykonawcy, niezależne od zamawiającego. Jest to rzecz niezależna od nas, bo jest to ministerstwo. Tego nie dało się przewidzieć wcześniej i tu niezależnie od tego wszystkie gminy zapłacą więcej. I tak się dzieje w innych gminach. Przetargi idą, rosną też o 100% stawki w górę. Sytuacja jest trudna dla nas wszystkich. Proszę Państwa o to zrozumienie, bo czasu już nie cofniemy. Gdyby to było kilka miesięcy wcześniej, moglibyśmy sobie spokojnie rozważać różne warianty, ogłaszać, unieważniać, nawet w Europejskim Dzienniku moglibyśmy to zrobić, też mielibyśmy troszkę inny pogląd w sytuacji, jak taki przetarg w Europejskim Dzienniku się kształtuje, bo nigdy jeszcze nasza gmina chyba w tym Europejskim Dzienniku nie zamieszczała takich ogłoszeń, więc też byłoby to jakby nowe doświadczenie dla nas, chociaż kolejny już będziemy zamieszczali. Szanowni Państwo, tak wygląda trudna sprawa śmieciowa. Proszę Państwa, żebyście starali się, tutaj Państwo sołtysi, Państwo radni, przekazać to mieszkańcom, bo no, zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby te stawki maksymalnie obniżyć i żebyście Państwo jak najmniej odczuli to we własnym gospodarstwie domowym.
Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie wójcie. Proszę państwa, pozwolę sobie zabrać głos, ponieważ wczoraj było wspólne posiedzenie komisji Rady Gminy. I na tej komisji stwierdziliśmy, że nawet obniżenie stawki o złotówkę, czy o złoty 50, czy o 50 groszy, to będzie miało dla naszych wspólnych budżetów jakiś wpływ. Może to jest niedużo. Zdajemy sobie też sprawę, że gmina, czyli my wszyscy, musi dopłacić do tego, czyli obniżając nam jakikolwiek wpływ za te śmieci, musimy zapłacić jak gdyby z innej kieszeni, bo to też są nasze pieniądze gminne. Jednak w dniu wczorajszym padły na komisji propozycje obniżenia stawki za segregowane odpady do 14 zł, czyli obniżenia z 16 zł na 14 zł. Taka propozycja wczoraj padła i przez wszystkie komisje była przyjęta. Zdając sobie sprawę z tego, że te 200 tysięcy, które będziemy musieli dopłacić, a może i więcej, będziemy musieli zdjąć póki co z inwestycji. Będziemy szukać tego później, może jakimś kredytem, może jakimiś oszczędnościami, ale póki co to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że żeby gdzieś dopłacić, trzeba skądś zdjąć. I proszę państwa, ja jako wniosek formalny zgłaszam obniżenie tej ceny za śmieci segregowane z 16 na 14 zł. Czy są inne wnioski od radnych? A niesegregowane? Niesegregowane 38, tak jak była propozycja. Myślę, że tu jest żaden problem, bo ustawodawca ma to na myśli, że podnosząc ceny za śmieci niesegregowane, chce zmusić do tego, żeby ludzie je segregowali. A co za tym idzie, gmina płaci wtedy mniejsze kary, może się to na cenach obniżyć w przyszłości, na naszą korzyść to wpłynie. Nie widzę innych propozycji, ponieważ propozycja uchwały była 16,38 zł. Ja postawiłem w imieniu wszystkich komisji wniosek 14,38 zł. Musimy głosować uchwałę tą najdalej idącą, którą państwo radni otrzymaliście w materiałach. Jeżeli ta uchwała przejdzie, oczywiście ta z tymi cenami wyższymi, nasza poprawka nie ma sensu. Jeżeli nie przejdzie, będziemy głosować tą poprawkę. Ja nie będę może odczytywał całej uchwały. Przeczytam tylko, proszę państwa, szanowni państwo radni. Będziemy głosować, już można pani jak najbardziej głosować. Tak, uchwałę. Głosujemy to pierwszą uchwałę. Proszę państwa, głosujemy propozycje, czy one przejdą. Później będziemy ewentualnie uchwały. Dobrze, to pani sekretarz jeszcze, to jeszcze nie głosujemy. Bardzo proszę. Tak, tak, bo to jest uchwała, jest oczywiście. Szanowni państwo, jeżeli chodzi o tę uchwałę, o której teraz mowa, ona wprowadza jeszcze jedną zmianę w stosunku do tego, co było w latach poprzednich. Poprzednio mieliśmy przewidziane 4 różne stawki i 4 różne formy rozliczania się. Były odrębne stawki na odpady zbierane selektywnie dla gospodarstw, w których zamieszkuje do 4 osób i odrębne stawki dla gospodarstw, w których zamieszkuje powyżej 4 osób, czyli 5 i więcej. I podobna sytuacja była w przypadku odpadów zmieszanych. Również mieliśmy 2 rodzaje stawek w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym. Obecny projekt uchwały przewiduje jednolitą stawkę po prostu od osoby bez względu na ilość osób zgłoszonych w deklaracji. Jest jedna stawka za odpady zbierane selektywnie i jedna stawka za odpady zbierane zmieszane, w sposób zmieszany. To jest jeszcze ta zmiana, którą wprowadza ten projekt uchwały. Dziękuję. Proszę państwa, pan radca prawny mi tu podpowiada, że żeby głosować, to najpierw musimy przejść.
stawki. Więc kto z Państwa jest za przyjęciem stawki? No to proszę Państwa, ja nie wiem. Mnie uczymy zawsze, że głosuje się uchwałę. Ja tak bym zrobił. Państwo mi podpowiadają uchwała stawki, więc ja nie wiem. Nie wiem na głosu. Oczywiście. Czy mam głosować poprawkę? Ja mam głosować uchwałę przygotowaną przez wójta. Tak? Mnie uczymy. Jako poprawka za 14 zł. Przecież ja nie mogę głosować poprawki mając propozycję 16 i 38, i ja muszę tą propozycję głosować, bo to jest propozycja wójta daleko idąca. Tak? Jeżeli dobrze mówię, panie profesorze? Dobrze mówię. Jeżeli ta nie przejdzie, będę głosować propozycję komisji, ale póki co projekt uchwały to jest projektem wójta i gminy. I tak to się odbywa. Proszę Państwa, ja nie będę czytał projektu uchwały, bo projekt uchwały będzie znacie. Natomiast czytam stawki. Kto jest za przyjęciem stawki? 16 zł za odpady segregowane, 38 zł za odpady niesegregowane. Przystępujemy do głosowania. Przeciw 15, czyli ten projekt nie przeszedł, został odrzucony. Proszę Państwa, teraz przystępujemy do głosowania poprawki. Kto jest za tym? Proszę Państwa, teraz głosujemy poprawkę. Kto z Państwa, czy te przyrządy są już gotowe, czy nie? Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki, aby cena została ustalona w wysokości 14 zł odpady segregowane, a 38 zł odpady niesegregowane? Kto jest za tym, proszę o głosowanie. Proszę Państwa, 13 głosów jest za tą poprawką, 2 głosy są wstrzymujące się. Dziękuję bardzo. I teraz Pani Aniu i Szanowni Państwo, przystępujemy za chwilę do głosowania całego projektu uchwały. Proszę Państwa, odczytam uchwałę, projekt uchwały, który za chwilę się stanie uchwałą. Uchwała Rady Gminy Sąść w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie artykułów następują artykuły prawne. Ustala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy określonej w artykule 6 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku utrzymanie czystości i porządku w gminach, które stanowi kwestię doczynienia mieszkańców zamieszkałych daną nieruchomość oraz stawkę opłaty ustalonej w paragrafie 2. Paragraf 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 14 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Paragraf punkt 2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za 14. Za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, w wysokości 38 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała Rady Gminy Sąd z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. I uchwała w życie wchodzi 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. Przystępujemy do głosowania projektu uchwały. Czy możemy, Pani Aniu? Bardzo proszę, oddajemy głosy.